Dzień dobry, witam Państwa. Niewątpliwie wydarzeniem minionego tygodnia była walka Mariusza Ziętka w mieście Dundee, niedaleko Edynburga, o tytuł zawodowego mistrza świata w kickboxingu, przepraszam bardzo, w formule full contact organizacji WKN. Mariusz, jak już wiemy, tę walkę wygrał, oto dowód, tytuł zawodowego mistrza świata, okazja, żeby go dzisiaj zobaczyć. Proszę bardzo, tutaj kserokopia certyfikatu, także, że Mariusz jest już mistrzem świata. No i gościmy Mariusza dzisiaj w studiu. Witaj, przede wszystkim gratulacje. Widzę złamany palec, to skutek tej walki, tak? Powiedz nam coś bliżej. No, konsekwencje trzeba podnieść, jednak mocne uderzenia skutkują nie tylko dlatego, że zawodnika się przewraca, ale również odnosi się różne kontuzje. No, kontuzja, złamanie kciuka, no, jest to dokuczliwa kontuzja, ale myślę, że niedługo będzie wszystko w porządku. Wykluczyła na jakiś czas treningi? Ale to jest skazane. Aha, żeby odpocząć chwileczkę, dokładnie, rozumiem. Tak. No to może już przejdźmy do samej walki, a właściwie troszkę przygotowań. Jakie były założenia przed walką? Założenia. Trudno było jakiekolwiek założenia na samym początku ustawić do tej walki, bo ja tego przeciwnika nie znałem. Ja już wcześniej mówiłem, że no niezbyt, nigdzie go nie widziałem. Choć jest starszym zawodnikiem dużo ode mnie, bo ma 29 lat, czyli jest dużo starszy ode mnie i powinienem go o nim słyszeć gdzieś na jakichś turniejach, a jednak nie. On zajął się tylko sportem zawodowym, można powiedzieć, bo to sport zawodowy. No i walczył u siebie. Miał, jak tam podalała prasa, miał 3 tytuły mistrza świata i w tej walce akurat ze mną bronił tego tytułu. No a założenia? No, były założenia takie, że miałem pilnować siebie i żeby czasami jakiś cios niezauważany przeze mnie, a wcześniej sugerowali, że bardzo mocno bije, żebym jednak uważał na te silne ciosy mojego przeciwnika. Czyli najpierw rozpoznanie. Rozpoznanie. A później... Pierwsze 3 rundy było to dokładnie rozpoznanie. Później powoli ta przewaga moja wzrastała. Konsekwentnie od początku dużo ciosów zadawałem na dół, bo wiedziałem, że ta walka jest zakontraktowana na 12 rund, czyli to jest naprawdę... Długo, prawda? Nie walczyłeś się. Oj, nigdy. 7 rund jest to mój rekord i niepobity, bo jednak w tej walce również skończyłem walkę w 7 rundzie. Dla mnie to była duża niespodzianka, bo nie często kończę walki przed czasem. Może dlatego, że nie walczę aż tylu rund. No tu miałem okazję zaboksować. Jeszcze tak wracając do tego, że biłem dużo po dole. Ten zawodnik opuścił troszeczkę gardę, jednak te ciosy na dół bolą. To jednak wiadomo, splot i tu wątroba to jednak jest bardzo czułe miejsce każdego człowieka. I opuścił gardę, gdzie później mogłem swobodnie zadać prawy prosty w okolice szczęki, a ucha i zawodnik upadł. I upadł naprawdę niebezpiecznie, bo upadł na twarz. Jest to naprawdę ciężki knockout. To specjaliści bokserscy czy kickboksercy mogą powiedzieć, że to jest naprawdę ciężki knockout. Muszę powiedzieć, że zawodnicy i tam otoczenie było... przyjemne dla mnie. Miłe było to, że zawodnicy, których w ogóle nie znałem w czasie rozgrzewki, przyszli do mnie i zaczęli mi tam sugerować, że ten zawodnik dużo kopie, że zamachowe ciosy zadaje. Czyli podpowiadali. Mnie jako pretendentowi do tego tytułu. No i ogólnie ten zawodnik poleżał troszeczkę, muszę powiedzieć, że poleżał 10 minut, był potrzebny lekarz, bo nie mógł się sam podnieść. No później ja sam pomogłem mu, podałem mu rękę i pomogłem mu podnieść, co odwdzięczyła się publiczność, bo dużo braw było ze strony publiczności. Atmosfera fair play, jak dokładnie, dokładnie. Może tak się przyznam szczerze, że zbyt szybko uniosłem ręce do góry. Jest to mój błąd, ale to jednak radość i emocje, tak, zawodnik był jeszcze nie do końca wyliczony, a ja już z taką pewnością, że jednak on się nie podniesie i już podniosłem ręce w górę, sugerując, że ja jednak już wygrałem. I to było w 7 rundzie.
A powiedz, jak się czułeś w ogóle po przylocie do Edynburga? Jak pod względem organizacyjnym ta walka została doprowadzona jakby do finału? Czy odpowiadała ci organizacja tych zawodów? Muszę powiedzieć, że była bardzo fajnie zorganizowana, zwłaszcza był komforcik ten, że ta walka odbyła się w hotelu Holiday na samym miejscu, to była restauracja taka większa. Wszyscy goście byli na zaproszenie, to nie było tak, że każdy z zewnątrz, każda z zewnątrz osoba mogła wejść na tą walkę, to było na zaproszenie. No i komforcik był taki, że jednak nie musiałem się spieszyć, nie jeździłem na halę jakąś tam, nie czekając za tą walką, tylko po prostu byłem do ostatnich minut tak przed walką byłem w pokoju swoim, tam się troszeczkę rozgrzewałem, tam był korytarz. Fakt, że nie mieliśmy może jakiejś dużej hali do rozgrzewki, ale to wystarczyło. Tam się rozgrzewałem, schodziłem na dół, bo na dole była ta restauracja i prosto na ring. Z organizacji jesteś zadowolony, tak? Bardzo, nawet wręcz bardzo. A powiedz, jak różnica czasowa, bo wiemy, że Nie odczułem jej, a może dlatego nie odczułem, że byłem bardzo krótki okres czasu tam, bo praktycznie przylecieliśmy tam w piątek późno wieczorem, gdzie zostałem zważony, a na drugi dzień, można powiedzieć późną nocą, walczyłem, bo walczyłem o 23 tamtego czasu. A widok przeciwnika na deskach? Powiedziałeś, że nieczęsto masz okazję oglądać swoich przeciwników na deskach. Czy ucieszył cię? Jakie reakcje to wywołał ciebie? Znaczy, może nie tyle ucieszył, ale sam fakt, że wygrałem przed czasem, mnie naprawdę nie zależało na tym, żeby ten przeciwnik, ten mój rywal długo leżał na deskach. Chciałem wygrać przed czasem, że rzeczywiście tego mi brakowało, bo dość dużo ludzi mówiło, że bo Ziętek nie ma ciosu, bo ten, bo tamten. Nie, trenerzy, którzy tarczują mi, to nie tylko trener Radomski, bo dość często z nim pracuję, ale są inni trenerzy, jednak mówili mi, że mam czym uderzyć. A tu akurat okazało się, że jest i potwierdzili w jakikolwiek sposób swoje zdanie. A powiedz, czy potwierdziły się wcześniejsze opinie o sile twojego przeciwnika? Oj, zdecydowanie czy tak. Czy odczułeś jego ciosy? Zdecydowanie tak. Bił obszerne uderzenia, takie tak zwane zamachowe ciosy. Musiałem uważać. Właśnie na samym początku ostrożnie podchodziłem do niego, bo naprawdę nie wiedziałem, co on potrafi. Różnie to bywa. Zawodnik może w początku nie pokazać tego, co potrafi. Musiałem go wciągać w siebie, zobaczyć, odchylać się. Mówię, zobaczę, jakie techniki, wszystko tak powoli sobie układam. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony w ogóle z prowadzenia tej walki. I przez trenera Radomskiego, i przeze mnie, że spokojnie do wszystkiego podchodziliśmy. Z każdej rundy było tych ciosów coraz więcej i z mojej strony oczywiście. I ten prawy prosty, bo mała sprzeczka jest, jeszcze tak chciałem zasugerować, że jest mała sprzeczka między trenerem a mną, bo ja mówię, że to jest prawy prosty, że to był prawy prosty, a on mówi, że to był prawy sierp. No i prasa no tak napisała właśnie. I teraz właśnie zobaczymy. Mam możliwe, że będziemy mieli okazję zobaczyć tą walkę, bo mam obiecane przez tamtą federację WKN, że ta walka będzie opracowana i będzie profesjonalnie opracowana i będzie przysłana do nas, do miasta i możliwe, że telewizja kablowa tutaj Kalisz będzie mogła pokazać. Jeśli nam ją udostępnicie, na pewno pokażemy wszystkim. Ja z miłą przyjemnością będę chciał komentować nawet tę walkę. O, właśnie tak się pewnie umówimy. Mariusz, powiedz, pewnie był taki moment, kiedy zorientowałeś się, że przeciwnik jest twój, jak to się mówi. Była to szósta runda. Pod koniec szóstej rundy, gdzie trafiłem prawym prostym i teraz ja też będę mówił prawym prostym, uderzyłem na dół. Odebrało to przeciwnika oddech, opuścił ręce, trafiłem później prawy na górę, po czym złapał tak zwaną podwójną gardę, chwycił podwójną gardę. No, ale wszyscy sędziowie jednak byli za moim przeciwnikiem, bo przerwali prawdopodobnie tą rundę wcześniej. Tak przynajmniej mówił to trener, który miał stoper w ręku i mówił, że jednak mu uratowali szóstą rundę. Czyli była szansa na nokaut wcześniej? W szóstej rundzie, tak. No ale przerwana była. W siódmej rundzie ostrożnie, nie rzuciłem się na niego, bo z doświadczenia, może nie swojego, ale innych zawodników, że to nie jest tak, że przeciwnik oberwał i już teraz tylko wystarczy podejść, go uderzyć i on się przewróci. Nie. On był do końca niebezpieczny i ostrożnie podchodziłem do niego. Fakt, że zauważyłem, że on już nie reaguje na moje zwody, tak zwody czy uniki, nic nie reagował, czyli mówię teraz prawy prosty. Ja powiem, że prawy prosty, bo ten na pewno inaczej. I to właśnie wyszło. Udało się. Tak.